kalendarz to nie wszystko. Na którą umówilibyście się z kolegą do kina, gdyby nie zegar? Może o zachodzie słońca, a może wtedy, kiedy cień z wieży Myślenickiego Kościoła padałby na figurę świętego Floriana? Trochę to uciążliwe, przyznacie sami. Bez zegara ani rusz. Zapraszam Was na trzeci odcinek wakacyjnego cyklu Zabawy z Historią, oczywiście wraz z Myślimierkiem i Dalinkiem. Dzisiaj poznamy historię mierzenia czasu. Na ręce mam współczesny zegarek, już widzicie różnicę, ale zegary nie zawsze wyglądały tak jak dzisiaj czy 122 lata temu. W starożytności początkowo ludzie w ogóle nie posiadali żadnych przedmiotów, które świadczyłyby i pomogłyby im odmierzać upływający czas. Więc nasłuchiwali i obserwowali przyrodę i tak wstawali wtedy, kiedy był wschód słońca lub wtedy, kiedy usłyszeli, że kogut pieje. Dopiero około 4000 lat temu pojawiły się pierwsze urządzenia, które służyły do odmierzania tego czasu. Opierały się one na początku na słońcu oraz na cieniu rzucanym przez różne przedmioty. I tak w starożytnym Egipcie rolę wskazówek, czyli gnomonów, pełniły takie obeliski. Rzucany przez nie cień świadczył o upływie czasu. W starożytnym Grecji na przykład takimi gnomonami mogli być sami Grecy, czyli cień rzucany przez daną osobę mógł również odmierzać taki czas. Powszechnie wszystkie zegary poziome z pionową wskazówką w różnej formie będziemy nazywać gnomonami. Oczywiście te zegary słoneczne były bardzo długo stosowane, miały jednak pewien mankament, nie działały w nocy, no i w pochmurne dni. Dlatego wymyślono klepsydry, czyli zegary wodne. Takie zegary wodne to było nic innego jak naczynia, które w środku miały podziałkę zaznaczoną i u dołu na dnie miały niewielką dziurę, przez którą ta woda uciekała. Uciekająca woda sprawiała, że lustro wody w środku się obniżało i też wyznaczało tą podziałkę i oznaczało to właśnie upływ danego czasu. Takie zegary również miały jeden mankament. W słoneczne dni woda parowała, no i to odmierzanie czasu już nie było tak dokładne. I tak 2100 lat temu starożytni Rzymianie wymyślili klepsydry piaskowe, które na pewno znacie. Przesypanie się piasku z jednego naczynia do drugiego określało upływ danego czasu. Bardzo chętnie stosowano również tak zwane zegary świecowe. Taki zegar świecowy to było nic innego jak świeczka z podziałką z cyframi. Wypalenie się świeczki do danego poziomu oznaczało upływ jednej godziny. Wyobrażacie sobie dzisiaj takie zegary? Po pierwsze, na pewno nie można z takim zegarem nigdzie wyjść, a już na pewno nie na basen. No i rzeczywiście byłoby to bardzo uciążliwe, bo trzeba było ciągle pilnować, żeby ten zegar się nam nie zgasił. Czasem ludzie wynaleźli zegary mechaniczne. Początkowo ich działanie opierało się na takich ciężarkach, które widzicie tutaj u góry. Te ciężarki opadając wprawiały w ruch koła zębate. Te zegary były bardzo duże, umieszczano je na wieżach czy dzwonnicach kościelnych, no i wyznaczały one rytm dnia danego miasta. Czyli wyznaczały czas, kiedy bramy miasta będą otwierane czy zamykane, czy też kiedy będą zamykane i otwierane sklepy. Takie zegary miały kilka mankamentów. Po pierwsze miały tylko jedną wskazówkę, która wskazywała godzinę. Po drugie były ogromne, więc nie można ich było przenosić, no i nie były zbyt dokładne. Trzeba je było nakręcać, więc często zdarzało się, że sugerowano się wtedy zegarami słonecznymi. I tak, około 600 lat temu, w XV wieku, wymyślono zegary oparte na działaniu sprężyny, którą się nakręcała. Ta sprężyna, która była rozkręcana, podwodowała ruch wskazówek. Nie był jednak
jednak dalej ten zegar zbyt dokładny, rozwój sprawił, że w końcu wynaleziono zegarki kieszonkowe, które możemy powiedzieć, że są takimi przodkami naszych zegarków ręcznych, ale wszystko zaczęło się 364 lata temu, kiedy wynaleziono pierwsze zegary wahadłowe, czyli oparte na działaniu wahadła. Jak widzicie tu na zdjęciu, tu również jest takie wahadło drewniane. Takie zegary już były bardziej dokładne, bo mogły się spóźnić tylko najwyżej 5 minut na dobę, to całkiem niedużo. No i rozwój tego mechanizmu wahadłowego sprawił, że zaczęły się pojawiać coraz więcej zegarów mniejszych i stały się one dostępne dla każdego. Zaczęły się pojawiać zegary salonowe, naścienne, no i te zegary kieszonkowe, o których już wspominałam. Na początku XX wieku pojawiły się zegarki elektroniczne, czyli takie, których już nie trzeba nakręcać, ponieważ nie mają one wskazówek. A czy wiedzieliście, że najdokładniejszym zegarem na świecie jest współcześnie zegar atomowy? Spóźnia się, wyobraźcie sobie, tylko 1 sekundę na 138 milionów lat. Taki zegar jest bardzo drogi, więc nie moglibyśmy sobie na niego pozwolić, ale właściwie czy potrzebny nam jest tak dokładny pomiar czasu? Istnieje przecież coś takiego jak czas międzynarodowy, który ustala się za pomocą 300 zegarów rozlokowanych na świecie, które są bardzo mocno zaawansowane technologicznie. Mierzy się czas za ich pomocą, następnie uśrednia się ten czas, no i sprawdza z czasem wyznaczonym przez zegar atomowy i tak uzyskujemy międzynarodowy czas atomowy, dzięki któremu możemy ustawiać zegary na całym świecie. A jak to się dzieje, że dzisiaj w dobie, kiedy w każdym domu jest kilka zegarów, mamy zegarki w telefonach, na ręce, wciąż mówimy, że nie mamy czasu? To zagadka dla Was do rozwikłania, a ja tymczasem zapraszam Was wraz z Darinkiem Myślenirkiem do sali warsztatowej, gdzie pokażę Wam, jak zrobić swój wyjątkowy zegar, a na koniec Myślenirek ma dla Was zagadkę. Pokażę Wam, jak zrobić swój własny wyjątkowy zegar, taki, którego na pewno nikt nie ma. Aby go zrobić, potrzebujecie przede wszystkim jego mechanizm. Taki mechanizm zegara razem ze wskazówkami można kupić w sklepie z elementami do dekupażu, a być może możecie też wykorzystać taki mechanizm ze starego zegara, który już nie jest potrzebny. Wtedy poproście rodziców, aby wymontowali Wam ten mechanizm i użyjcie go do zrobienia swojego własnego nowego zegaru. No i oczywiście potrzebujecie też tarczy. Tarczę również można kupić we wspomnianym przeze mnie sklepie. Można kupić taką tarczę, która będzie miała taką ozdobę w koło, albo taką prostą. Takie tarcze możecie sobie tam wybrać. Jeżeli nie chcecie kupować takiej tarczy, nie macie w domu, możecie wykorzystać też po prostu plastikowy talerzyk albo taki papierowy. W przeciwieństwie jednak do tych tarcz w sklepie, które mają już środek, no te Wasze własne tarcze tego środka nie mają, więc musicie go wyznaczyć. Wyznaczenie takiego środka wcale nie jest proste. Możecie poprosić o pomoc rodziców, ale właściwie wystarczy do tego ekierka. Bierzemy sobie ekierkę i ten róg, który jest przy kącie 90 stopni, przypadamy w taki sposób, aby stykał się on z brzegiem tej naszej okrągłej tarczy. Wyznaczymy sobie dwa punkty. Jeden tutaj, drugi tutaj. To są punkty styku właśnie tej naszej ekierki z brzegiem tej tarczy. Łączymy te dwa punkty i już widzimy, że mamy tutaj odpowiednio wyznaczony ten środek. Ale jak go nie będziecie mieć, to potrzebujecie zrobić jeszcze jedną linię. Znowu robimy to samo, czyli przykładamy sobie tą naszą ekierkę, tak aby tutaj się stykały i wyznaczamy sobie te dwa punkty, tak jak przedtem. Znowu je łączymy i mamy tutaj już miejsce, które wskazuje nam to przecięcie się tych dwóch linii, gdzie powinniśmy wywiercić dziurkę pod mechanizm. Poproście rodziców, aby taką dziurkę Wam wywiercili. Następnie możemy pomalować sobie taką tarczę zegara.
Ja akurat tutaj farbami akrylowymi pomalowałam sobie na zielono. Możecie też wykorzystać taką niemalowaną tarczę. Myślę, że też będzie ciekawe. Kolejny punkt to wyznaczenie 4 godzin, czyli godziny 12, 6, 9 i 3. W tym celu obracamy sobie naszą tarczę z tyłu i robimy 2 linie za pomocą linijki. Jedna przechodzi nam dokładnie przez środek tego otworu, który jest na środku. Drugą pod kątem prostym sobie wyznaczamy, robimy drugą linię. I to będą te nasze 4 godziny, o których już mówiłam. Najlepiej sobie też zaznaczyć tutaj z boku później właśnie te miejsca, gdzie te godziny mają się znajdować, tak abyście później nie musieli obracać za każdym razem i żebyście sobie mogli te godziny z przodu na tarczy umieścić. Następnie musimy te nasze godziny tutaj na tarczy poumieszczać. No i zamiast tych godzin możemy umieścić tutaj przeróżne przedmioty. To mogą być na przykład popularne klocki dla fanów takich klocków. Przykładamy sobie je tutaj w ten sposób i wyznaczamy te 4 godziny. Możemy również wyznaczyć pozostałe godziny pozostałymi klockami, czyli tutaj drugą godzinę, pierwszą, drugą, czwartą, piątą i pozostałe. Pamiętajcie, że te przedmioty, które naklejacie na tarczy, żeby one nie były zbyt blisko środka, dlatego że tu będziemy jeszcze mieć mechanizm z wskazówkami, więc żeby te wskazówki nie zahaczały Wam o te elementy. Ale również dobrze możemy wykorzystać inne przedmioty. Na przykład zobaczcie takie kolorowe, małe plastikowe spinacze. Myślę, że też to by było bardzo ciekawe, gdyby one tutaj zostały przyklejone, no i były tutaj tymi Waszymi godzinami. Dla fanów owadów proponuję na przykład przyklejenie zamiast godzin takich zabawek, które w domu tam się gdzieś znajdują. Można sobie je poprzyklejać w ten sposób. Również na tarczy, no i też to będzie bardzo ciekawe i oryginalne. Ale ja dzisiaj postanowiłam wykorzystać zupełnie co innego. W muzeum znalazłam mnóstwo guzików, zobaczcie, nie wiem jak to się stało. I na przykład za te 4 podstawowe godziny można wykorzystać jakieś duże guziczki. Natomiast za te godziny pomiędzy te mniejsze guziki. Ja tu już wcześniej przykleiłam, zrobiłam sobie taką tarczę zegara niebieską. Zobaczcie, przyklejałam tutaj przeróżne guziczki w różnym kształcie, w różnym kolorze. To jest moja godzina 12. No i jak już macie gotową taką tarczę, to jedyne co wystarczy zrobić, to zamontować ten mechanizm. Najpierw montujemy z tyłu ten element, w który będzie włożona bateria. Najpierw na ten środek tutaj wkładamy taką plastikową nakładkę. Następnie przekładamy tutaj przez środek, przez tą dziurkę w środku ten mechanizm. Możemy sobie w ten sposób to położyć. Następnie nakładamy taką metalową nakładkę. Wkręcamy ją taką właśnie tutaj wkrętką, która będzie w zestawie. Następnie już montujemy nasze wskazówki. Zaczynamy od wskazówki najkrótszej, czyli wskazówki godzinowej. Umieszczamy ją tutaj. Następnie wskazówki minutowej. No i na koniec montujemy najdłuższą wskazówkę, czyli wskazówkę sekundową, która tu jest zakończona takim dzióbeczkiem, który będzie nam wchodził w środek i przytrzymywał nam tu te wszystkie nasze wskazówki. Nasz zegar jest gotowy, nasz mechanizm tutaj, zobaczcie, z tyłu ma taki haczyk, więc już możemy bezpośrednio go powiesić. Jeżeli on jest źle ustawiony, nie pokrywa się z Waszą godziną 12, no to wystarczy go obrócić, no i w tej chwili już jest zegar gotowy. Mam nadzieję, że zrobicie takie zegary, no i podzielicie się swoimi zdjęciami Waszych prac pod dzisiejszym postem, pod dzisiejszym filmem. A tymczasem
przygotował dla Was, myśli Mirek, jeszcze zagadkę. Był dzisiaj w muzeum, w jednej z sal, znalazł taki zegar, wisi on na ścianie, to jest zegar pozłacany w ramie, tak zwany obrazowy. No i na tarczy tego zegara, myśli Mirek, wypatrzył coś niezwykłego. Wasze zadanie jest, zadaniem jest odgadnięcie, co to jest właśnie ta niezwykła rzecz na tarczy i pierwsza osoba, której się to uda i umieści poprawną odpowiedź pod postem, otrzyma nagrodę od myśli Mirka w postaci kubeczka z jego wizerunkiem. Ta zagadka znajduje się też pod dzisiejszym filmem, więc też ją możecie ściągnąć, poprosić o pomoc rodziców. A tymczasem żegnam się już z Wami. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek wakacyjnych zabaw z historią. Do zobaczenia.